Ja musimy to jeszcze trochę pobombardować. Armię. Propozycja pokoju. Na razie ich zostawię w spokoju. No, hello. Dobrze, zaraz będziemy mogli przejść do ataku, do kontrofensywy. Ale trzeba przyjąć, że rozdupczyłem ich nieźle. Powierzchnia. Ale potrzebujemy dużo energii. A tu postawimy... tu postawimy przetwórnię minerałów. Zresztą najbardziej by się opłacało produkować w sumie, nie? Elektrownie. Dobra, łączymy tą flotę i mamy całkiem konkretną flotę tutaj już. Dobra. Wydaje mi się, że 10 powinno być wystarczająco już. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Santo sobie. Dobra. Będzie te 13 jednostek i atakujemy. Mam nadzieję, że wystarczy. W panelu jest pokazane, ile trzeba żądać. Zaraz. Rzeczpospolita Imperialna niedawno nowa frakcja zyskuje poparcie. Council of Scientific Scholars. Jakoś naukowców tutaj chcą. Demografia nasza. Możemy w ogóle nowe planety zacząć zasiedlać i zaraz tym się zajmiemy. Zdecydowanie. W ogóle mamy trzech badawców. Nie potrzebujemy w sumie. Aha, dobra. Dobra, niech ktoś się ten jeden szkoli w sumie. Pomyślimy, co tu zrobić w sumie. Buduj sieć baterii słonecznych. Gites. Dobra, trzeba jej zaraz zaktualizować tą armadę w końcu. System survey complete. No dobra. A więc tak, kilka statków poniszczymy, żebyśmy akurat mieścili się w naszym limicie. Dobra, powinniśmy się akurat mieścić. Prawie. Nie, 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 żadna propozycja pokoju. Nie ze mną te numery. Dobra, atakujemy. To już tak ewidentnie i ostatecznie. Jak na mój gust. Desantuj wojska. I oglądamy. Boże, żeby chyba nam starczy tyle wojska. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Zaraz się okaże. Choć chyba może zabraknąć. Chociaż może... tak trochę na styk. Trochę tak na styk, ale powinno nam styknąć.
Oni mają tą armię atakującą, więc pewno nie umieją się bronić. No bardzo możliwe, że tak właśnie jest. A, wszystkie obrażenia u tej armii mnożone są przez 2 z uwagi na stan mocy planetarnych. Chyba to wygramy. Chyba to wygraliśmy. Haha. Enemy planet secured. Ile pamcik jeszcze? Jeszcze chwilka. A co? Co tam piękna? No to idźcie szykować. Głodna jesteś, że dopiero śniadanie jedliśmy. Dopiero śniadanie jedliśmy. No. Prawda? Mówisz? No, obiecałem ci i właśnie dotrzymuję słowa. Minia! Nie dotrzymuję słowa. Ciekawe. No, 3 godziny. No przecież, Boże, koteczku, jejku, słonko! Dobra, na czym to skończyliśmy? A, na podboje guacamole. Guacamole podbite. Ale czy możemy ich po prostu jakoś nie wiem. Chociaż może niech oni te się desantują i niech się trochę podreperują. I zaraz pomyślimy, jak tutaj zaatakować. Możemy ich atakować? Możemy. O! O, jak fajnie. Ale zanim do tego dojdzie. To chciałbym ulepszyć naszą armadę. Tak, hashtag problemy małżeńskie. Weź ten deseń. Czemu nie mogę tu dolecieć? Dobra, rozwiążmy tę jednostkę, nie jest nam potrzebna. Przecież będzie miało wystarczająco zasięg do badań te wszystkie te. Jak widać, myliłem się. Jak widać, się myliłem. Wystarczająco ulepszony, tak? Kurde, zaraz. No to jest tak. Ciekawostka. Czemu nie mogę ich na przykład połączyć? Kurde. No trudno. Też przydałoby się ich połączyć, co warto zauważyć. A, chyba że. Zastanawiam się, jak to powinienem zrobić w sumie. Na pewno trzeba powiększyć nasze imperium. I mam aktualnie do tego idealne możliwości. Ponieważ mamy Himinoli. Możemy teraz zasiedlić światy, których wcześniej nie mogliśmy zasiedlać. Czyli zrobimy tak. Czyli. W ogóle, Boże, ale nam się tu troszeczkę rozbudowało nasze imperium. Troszeczkę większe jest. Zaczynamy odgrywać coraz większą rolę na arenie międzygalaktycznej. Zdecydowanie. Dobra, wysyłamy na podbój. Najpierw największe planety weźmiemy. O, tu jest taki ładny świat górzysty. Więc kolonizujmy go sobie dunami. Niechaj będzie i tak. Zasiedlimy teren. O, tu w ogóle jakieś surowce. Kamień bataryański. Milusio. Zasiedlimy teren tutaj. Kolonia będzie się nazywała. Zaraz, tam były ładne nazwy wcześniej. Ktoś nam pisał.
To był... Kto to był? To chyba był husarz. Bonga. 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 Pyk. Dobrze. Propozycja pokoju. To nas nie interesuje. Naprawy zakończone. Modernizacja jednostki w toku. Nowy Radom. Czy możemy coś w Nowym Radomie zrobić? Możemy ulepszyć jedną konstrukcję. W Szczecinie nic w sumie w tym momencie wyrobić się nie da i w Warszawie też nie. Okej. Okay. Tutaj w tym Radomiu trzeba trochę zaktualizować nasze moce przerobowe energetyczne. Zaraz, zaproszenie do Federacji, zaraz. Krążownik... O, możemy krążowniki zacząć budować, tak. Bosko. Pociski termodywe, plazmowe silniki manewrowe. Kopalnie trzeciego poziomu. Dobra, zbadajmy te plazmowe silniki, to przynajmniej trochę pobadamy różne może następne rodzaje napędów. Dostaliśmy nie, ktoś dołącza do Federacji. Konfederacja Gen... Aha, no dobrze. Mamy zaproszenie. Nie, nie mamy zaproszenia. Bo jesteśmy w trakcie wojny. Niestety. Tak ogólnie myślę, że... To Jürgen to oddamy pod panowanie do Santo Subito. Tak mi się wydaje. Niespecjalnie chcę się teraz bawić w zarządzanie tym tutaj. To miałby chyba największy sens. Dobra, desantuj. Niech tu będą chronione na guacamole. Tu trzeba do kosmoportu 5 poziomu teraz skoczyć i trzeba przygotować krążownik niedźwiedź. Niedźwiedź. A w sumie bardziej to niedźwiedź 1. Okej, okay. I teraz tak, na krążowniku będzie masa dział, będzie na pewno masa osłon i masa reaktorów. Więc tak, na ile sobie mogę pozwolić osłon? No dobra, tak nie, ale mogę jeszcze tu dopalacze dorzucić, co zwiększy naszą prędkość bojową. Lepszy radar, lepsze silniki manewrowe, lepszy komputer pokładowy. No i lepszy napęd zakrzywiający. Okej. Okay. Mogę dać za to troszeczkę słabszy chyba jeden. O, żebyśmy troszeczkę zmniejszyli koszt, bo to zmniejsza koszt zawsze o 10, może nie dużo, ale zawsze coś. Dobra, to jest pierwszy niedźwiedź. Szkoda, że kolorystycznie mogę go zmienić, kurde. Biskity w sumie, ej, to by się przydało, żeby można było jeszcze kolorystykę zmienić, ale nie widzę tu takiej możliwości niestety. Automatyczne ulepszenie. Nie, nie chcemy automatycznych ulepszeń. W roku pańskim 2265 wielka imperator Krystyna Pawłowicz postanowiła kolonizacji planety Bonga. O, Huzganie zrezygnowali ze statusu zrzeszony w niebieskim układzie. Ciekawe. Ciekawostka przyrodnicza. W ogóle ktoś tu się roz tego? Jest tutaj, dobra. Pyk. Flota marynarki została zmodernizowana. O! Bardzo fajnie. Dobrze, to teraz podejrzewam, że będziemy w stanie tu polecieć. Będziemy. He. Dobrze, zobaczmy, co oni tu mają.
takim rozrachunku. A ta flota niech tu jeszcze poczeka może. Chociaż oni chyba będą też w stanie polecić tutaj, co ciekawe. Tak, umowa handlowa z Imperium Yalden, Syldem, przepraszam, została zakończona. Szkoda. Pogadajmy może z naszymi sąsiadami. Może jakieś nowe umowy z nimi. Zapromowuj umowę migracyjną. O! W sumie why not? Oni co mogą zasiedlać? Coś, czego my pewno nie możemy, podejrzewam. Tropiki. A nie, tropiki to możemy zasiedlać. Ale już, bo ich, przecież ich mamy przecież w Imperium, zapomniałem. Zapomniałem, że mamy przecież Imperium, w Imperium ich. No tak. Złóż propozycję handlową, porozumienie badawcze. Zatwierdź. Jak działania wojenne? Na naszą korzyść. A zaraz, my tylko daliśmy im porozumienie badawcze. Brawo, Moskit. Pogratulować. Po prostu pogratulować. Geniuszu strategicznego. Naprawdę. Dobra, dajmy im Jorgen. Czuję. Żeby spokojnie... Nie. Zaraz. Sektory. Galnarew zostali pokonani. Jak to? Zaraz. Wygraliśmy wojnę. Jak to? Zaraz. Ale jak to wygraliśmy wojnę? Ale... Jak to? Ja się nie zgodziłem. Nie! O nie, akurat lecieliśmy do ich układu. Ale fail. No to pięknie. No dobra, to następuje czas rozwoju i spokoju. Jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć. No to tyle byłoby, ale przynajmniej odparliśmy ich. Robimy się głównym graczem na naszej arenie politycznej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na ile są teraz potężniejsi ci... No nadal są potężni, ha. Nadal nie mamy zbytnio szans ze skostniałą dominacją, ale jest już... Coraz bliżej jesteśmy, żeby ich dogonić. I ogólnie wszystkie inne królestwa są względne, królestwa, imperia są względne, równe naszemu imperium, więc... No cóż, nie pozostaje nam nic innego powoli, jak zacząć podbijać okoliczne imperia. W ogóle tak, możemy wbić się do jakiejś konfederacji w sumie. Czy chcemy bawić się z Quantic, czy ich podbijać? Na pewno Gunlavu będziemy chcieli podbić, bo nas wkurzyli. Możemy powiedzieć wojny do 2276. No dobra. W ogóle strasznie dużo tych imperiów to się zrobiło. Strasznie. Właśnie, co z tymi? Co możemy im zaoferować? Może pakt obronny z nimi? Czy chcemy ich podbić? To jest pytanie dobre. Wydaje mi się, że można byłoby przygotować się na małą wojnę z nimi. Chociaż ciekawe, oni się trochę rozwinęli, są nawet równi nam. Ciekawa kwestia. Węzł energetyczny nawet odkryliśmy, bosko. Zdobyliśmy nowe okazy do naszego zoo. Naszego kosmicznego zoo. Kredyty energetyczne plus 5%. Laboratorium fizyczne zaawansowane. Bojowe, technika komputerowa, technika pól, przemysł, fizyka cząsteczek. Kredyty plus 5, to wydaje się spoko. Z czasem nam to się na pewno opłaci. Ustawienia sektora. Stacja wojskowa. No dobra, niech sobie tam założy stację wojskową. Nie pozwólmy na budowę robotów. Teraz tak.
Trzeba wprowadzić jakiś podatek mineralny, z tego co widzę. I większy podatek energetyczny, wydaje mi się, bo mają aktualnie dużo energii. Więc możemy trochę z nich tych... więcej trochę pobrać. Statek badawczy. Co tu jeszcze możemy pobadać? No trochę tu różnych takich możemy sobie pobadać ewidentnie. Dobra. Trzeba by zacząć powoli interesować się krążownikami naszymi. Możemy zbudować pierwszy krążownik. Krążownik klasy niedźwiedź. Propozycja traktatu o migracji. No i trzeba zacząć się interesować kolonizacją bardziej dogłębnie. Właśnie, gdzie ten nasz statek kolonizacyjny, gdzie ta nasza kolonizacja? Mieliśmy tutaj coś kolonizować, nie? No i co z tą kolonizacją? Wyszła, nie wyszła? Nie wiadomo. A, bo to ona tutaj powstawała. Zaraz. Gdzie jest ten ich glob? Jorgen. Nie wiadomo. Coś tutaj kolonizacja nam nie wyszła ewidentnie. No to skolonizujmy jeszcze raz. Pyk. Bonga. Ok, i możemy rozpocząć kolonizację też innych. Chyba wydaje mi się, że to możemy w ogóle zlikwidować tę flotę. Nie jest nam potrzebna w tym momencie kompletnie. A podejrzewam, że swoje kosztuje. Roboty lepiej giną. Tak. Nie, ja robotów się trochę boję osobiście, przyznam szczerze, i na razie nie inwestuję w nich. Świat górzysty. Kolonizuj. Kurczę, czuję, że Dunowie troszeczkę będą silną nacją, rasą w naszym imperium, no ale jakoś sobie musimy z tym poradzić. Kolonizuj. Tam było tak. Bachia. Statek konstrukcyjny się nie nudzi. To nie dosięgamy tu jeszcze? O Boże, się tu nie dosięgamy. Niedużo nam brakuje w sumie. Stacje badawcze. Boże, i tu w ogóle tych rzeczy jest. Musimy trochę ponadrabiać, jeżeli chodzi o wydobywane surowce, bo trochę jesteśmy z tyłu w tym. Wiele surowców tu nie wykorzystujemy. To niedobrze. Jak ktoś chciał się mnie pytać, to bardzo niedobrze. No i trochę też tam poniszczyli gunlarzy. Ja im kurde, ja ich jeszcze podbiję, ja wam mówię. Ja ich jeszcze podbiję. Z kim byśmy mogli tutaj w ogóle potem zacząć się bić? Z gunlawami dobrze, bo tutaj kurczę, jakbyśmy teraz gunlarewów podbili, byśmy mieli bardzo ładny taki punkt wyjściowy do dalszego podboju tak naprawdę. O, krążownik zbudowany. Połączmy go.